Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tesaloniczan 4,17. Jednym z błędów w Kościele jest nauczanie, że to ziemia, a nie niebo, jest ostateczną ojczyzną Kościoła i że jego celem jest przejęcie władzy nad światem i ustanowienie Królestwa Bożego. Mówi się, że tylko wtedy Chrystus może powrócić, nie po to jednak, by zabrać nas do domu Ojca, jak obiecał swoim uczniom w Ewangelii Jana 14 rozdział, ale aby panować nad Królestwem, które dla Niego ustanowiliśmy. Jeśli prawdziwy Jezus Chrystus ma zamiar pochwycić swoją oblubienicę z ziemi, aby spotkać się z Nim w powietrzu, jak czytaliśmy w 1 Tesaloniczan 4,17, to ci, którzy pracują nad budową Królestwa, w cudzysłowie dla Chrystusa, którego spotkają ze swoimi stopami postawionymi na ziemi, znajdują się pod ciężkim złudzeniem. Pracują oni dla Antychrysta. W tym fałszywym nauczaniu o powrocie Chrystusa słyszy się tylko wtedy, gdy Kościół jest zjednoczoną, żywą, silną, bez skazy i zmarszczek oblubienicą. Natomiast nie ma żadnych fragmentów Pisma Świętego, które potwierdzałyby takie nauczanie. Nie jest też oczekiwane, że chrześcijanie, którzy akurat żyją w czasie powrotu Chrystusa, muszą osiągnąć doskonałość, aby dołączyć podczas niebiańskich zaślubin z barankiem do milionów chrześcijan z minionych wieków, którzy wcale nie osiągnęli takiej doskonałości. Jedyną sprawiedliwością, jaką każdy z nas posiada, jest sprawiedliwość samego Chrystusa. I na koniec przeczytam 1 Tesaloniczan 4,17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem.